Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym blogu weekendowym. W tak zwanym międzyczasie, jaką pan domu smażę mięso. Sara robiła ziemniaki i zrobiła też tutaj taką sałatkę z sałaty i maślanki i cukru. No i w międzyczasie, jak te kotlety będą mi się tutaj smażyły, to ja będę ogarniał trochę w mieszkaniu. Tutaj dostałem zestaw wszystkich rzeczy, którymi mam sprzątać. Tutaj mam jakiegoś frosza z żabą, winogronowy frosz. Jak coś, to nie będzie profesjonalny, clean with me tak zwany, no bo ja się aż na tym tak nie znam. Tutaj jest jakiś clean i to jest do szyb i luster. Tutaj mam jakiś cif do łazienki. Kozacki dak, no bo jest skaczką, po prostu kocham motywy zwierzęce na czymkolwiek. Mnie to tak kupuje niesamowicie, że no ja jestem zakochany. Tak więc takim dakiem też będziemy sobie robić kibelek. I różowiutkim pinkstaffem kurze. Sprzątam i to jest tak irytujące, po prostu mam ochotę rozwalić ten kwiatek. Bo co tutaj ruszę, co chcę tutaj no przetrzeć tą szmatką, to po prostu spada mi non stop z tego wrzosa. Czy tak samo z tej kurcze choinki, co po prostu ją ruszyłem, to non stop, o, już jestem w brokacie. Nie wiem, czy to widać na kamerze, o, chyba trochę widać, bo się błyszczy. I non stop ten brokat się tutaj jakoś obsypuje. No wiadomo, że się obsypuje, jak ją mocno, no nie wiem, coś tam trzepnę w międzyczasie, tak więc no, takie elementy są troszeczkę irytujące. Tutaj jeszcze mamy dyfuzory, ten jest Twinkle. I tak jak w sumie wspominaliśmy chyba na jednym z vlogów, tutaj akurat czuć różnicę co do jakości, bo jak kupowaliśmy takie tańsze dyfuzory właśnie, czy z Biedry, czy z Lidla i tak dalej, no to one po prostu nie dawały tego zapachu w ogóle, a ten nie dość, że starczy na całkiem długo, choć już się skończył jak widzę, to no naprawdę fajnie pachną i tak dość intensywnie. Polałem się wodą. Jak się polałeś wodą? No tutaj czyściłem i odkręciłem. Aha, no to jak odkręciłeś, woda poleciała i jesteś zaskoczony, tak? Nie, ja mam dość, ja się nie nadaję do tego. Jakieś gluty, Boże Święty, co to jest? Zobacz, to żyje. Ja nie jestem jakiś bardzo obrzydliwy, ale jakiś glut mi wypływ. Nie. Ręcznicze jeszcze trzeba zmienić. Ja chcę prasować i prasować. I gotować. No i gotować. Nie. Ta łazienka to jest po prostu horror. To się nie myje w ogóle, mimo że myłem to już 3 razy. Nie lubię. Nie lubię. Sara, wróć. Sara, ratuj. Doceniajcie panowie. Bo to nie jest przyjemne. Aczkolwiek nie jest to przyjemne dla nas, przynajmniej dla większości, bo znam też facetów, którzy lubią sprzątać. Ale ja też nie lubię tego sprzątać, ja wannę nienawidzę. Wanny i szyby nienawidzę. A no szyby to wiem, ale wanny to... Też nie lubię, bo ja się męczę bardzo przy tym i ja, żeby umyć tam ten kąt, to ja muszę się naprawdę naschylać, jest mi niewygodnie. No tak, niższa, ale nie, no naprawdę sporo dziewczyn, no jednak tak jest, że sporo dziewczyn lubi sprzątać, sporo facetów jednak sprzątać za bardzo nie lubi. Ja naprawdę, ja prasowanie całkiem lubię. Co ja lubię ze sprzątania? Odkurzanie jeszcze pół biedy. Chociaż też nie. Nie, ale nie, no na przykład nie wiem, ścierać kurzy też byś mógł. A nie, ścieranie w kurzy też mnie irytuje, bo po prostu irytują mnie takie rzeczy, jak na przykład widzicie, jak to niby to myje, porządzają jakieś takie smugi. Jeżeli wiecie, ja bym to mył i to od razu schodziło, to spoko, to ja nie mam z tym żadnego problemu, ale jak mimo tego, że myję, to często się pojawiają, no jak na przykład ścieram kurze i ten kurz i tak się pojawia, albo jakieś zacieki się pojawiają. Kurz Boże, ty weź piekarnik umyj, człowieku. No nie, to tego nigdy nie robiłem. Nigdy nie masz piekarnika? Nie. Wiktorku. Opalań specjalnych takich to... To są krasnoludki w tym domu, tak? Mhm. No jesteś niższa tutaj, tutaj krasnoludek. A weź idź do roboty! Żeby słuchajcie nie było, że ja nic nie nagrywam, to może tak wam pokażę to bardziej. Widać, jakie lustro jest brudne. To jutro jest 18 siostry Wiktora i Wiktor dzisiaj już pompował balony dla niej i one są po prostu u nas w mieszkaniu, tak wiecie, Helen. I sobie tutaj tak zwisają, ale w ogóle to jest tak ładny złoty, bo to jest, słuchajcie, taki złoty szampański. To nie jest złoty żółty, tylko taki bardzo ładny szampański. I ja w ogóle pamiętam, że jak ja miałam swoje balony na 18, to one chyba rok stały.
bo naprawdę jak się je napompuje helem, są naprawdę porządne. I żeby słuchajcie nie było, ja dalej robię dokładnie to samo, tylko notatki mi się zmieniają. Cały czas to samo. I ja w ogóle nie wyglądam najlepiej i nawet nie próbuję wyglądać dobrze, bo nie mam czasu na takie rzeczy. Po prostu ja uczę się, idę na egzamin, zmieniam notatki, uczę się, idę na egzamin i tak będzie wyglądało najbliższe jeszcze moje półtora tygodnia. Cały czas narzekam na to, ale jest ciężko, jest naprawdę ciężko, nie miałam aż tak ciężko nigdy. To naprawdę jest moja pierwsza sesja, gdzie mam problemy, po prostu, chociaż póki co dzisiaj na przykład dostałam już wyniki z jednego egzaminu, no to wiem, że go zaliczyłam, z drugiego jeszcze nie mam pojęcia, no póki co właśnie miałam dwa, w przyszłym tygodniu czekają mnie cztery i jeszcze w następnym dwa, ale fajnie by było po prostu zaliczyć. Tak jak wiecie, no jak ja mam stypendium i teoretycznie powinno mi zależeć, żeby też te oceny były jakieś fajne, żebym też mogła się postarać o to stypendium za rok, tak teraz nie, teraz ja po prostu chcę tylko zdać i nic więcej nie potrzebuję. Ale tak mnie, słuchajcie, irytuje to, że jest choinka jeszcze u nas, ale ja nie mam kiedy, w sensie ja nie mam kiedy, my nie mamy kiedy, żeby poświęcić tak cały dzień na zebranie tych wszystkich ozdób świątecznych. Nie mamy po prostu na to czasu. I choinka zostanie rozebrana dopiero w lutym, bo nie ma czasu. Prawdziwe życie. O, wczoraj byłam w ogóle też na paznokciach u rąk. Zrobiłam sobie takie czerwone. Dzisiaj też idę na paznokcie u nóg i ja zabieram z sobą notatki. Ja po prostu dam swoje kulosy i będę się uczyła dalej, bo jest ciężko, w ogóle też ta osiemnastka mi totalnie nie jest po drodze, więc jakoś to muszę połączyć ze sobą. Też na przykład miałam jutro jechać na rzęsy, ale nawet nie ma szans na to, bo po prostu się ze wszystkim nie wyrobię, więc niestety priorytety musiałam zadecydować. Jak tam ci idzie? Świetnie. Świetnie, no to się cieszę. Masz już najgorszy sam, no co nie? Bo łazienka. No, mówiłam ci, że łazienka jest najgorsza. Łazienka i bardzo nie lubię też myć szafek. To patrz, jaka jestem dobra, że ci nie każę szafek myć. No. A ty też nigdy, może pozmywaj, bo nigdy nie myłeś. Jesteś ciekawy? Ale to się myje magiczną ścierką. Nie, dziękuję. Nie chcesz użyć magicznej ścierki? Nie, bo będzie tylko gorzej niż jest obecnie. A zgadnij, która szafka jest najgorsza w myciu? Tutaj, no. No, to przy zmywarce. No. Słuchajcie, te szafki przy zmywarkach, one są tragiczne, bo one mają wszystko na sobie, one mają wszystko. Dzień dobry w sobotę. Wczorajsza misja sprzątania powiodła się połowicznie, bo posprzątałem tutaj sypialnię i posprzątałem łazienkę. Kuchnia i salon zostały mi na jutro. Na dzisiaj jest godzina 13:40 niemalże i jak widać jestem ubrany w koszulę dość elegancko, bo jedziemy na te 18 urodziny mojej siostry i w ogóle to są takie urodziny, że też moi rodzice mają właściwie urodziny w tym samym okresie, no bo też styczniowo-lutowi, brat Sary też ma bardzo podobnym okresie urodziny i chcemy dać i będziemy generalnie dawać tak jakby cztery prezenty, tylko że żadnego nie damy dzisiaj fizycznie, z czego to wynika, z tego, że po prostu żadnego z tych prezentów nie jesteśmy w stanie dać fizycznie, bo każdy prezent jest jakimś wyjściem, wyjazdem, mianowicie jeżeli chodzi o brata Sary Bartka, to zamierzamy go wziąć na taki fajny dzień powiązany z Harrym Potterem, pewnie zobaczycie na którymś z vlogów, albo jeżeli chcecie, nawet możecie sobie zobaczyć takie miejsca, które są w Łodzi powiązane z Harrym Potterem, bo już taki vlog nagraliśmy jesienią, chyba jesienią, albo to był bardzo brzydki dzień lata, jakoś tak, na pewno padało i było tak jesiennie, tak więc to jest jeden prezent, no nie jesteśmy w stanie go dać tak fizycznie. Kolejnym prezentem jest prezent dla moich rodziców i to też będzie po prostu taki dzień, powiedzmy, pełen atrakcji, typu jedzenie kręgle i tak dalej. Tak więc no, też nie jesteśmy w stanie tego dać. No i na 18 urodziny Weroniki wymyśliliśmy coś takiego, że razem z rodzicami Sary zafundujemy jej podróż. Ta podróż odmieni się z nami, ze mną i Sarą.
W trójkę sobie gdzieś polecimy. A gdzie? Tego jeszcze nie wiem nawet ja. Ogarnąłem jakieś 6 kierunków i wśród tych 6 planuję zrobić tak, że zrobimy jakby takie półfinały. Nie będą to półfinały, no bo będą to jakby 3 pojedynki. Przygotowałem sobie tutaj takie karteczki. I będzie to Teneryfa, będzie to Malta, będzie to Czarnogóra, tutaj chyba jest Korfu, Rodos i Cypr. I w ogóle 5 kierunków to są wyspy, tak sobie zdałem sprawę z tego. I generalnie, tak jak mówię, będzie losowanie na początku po 2 kartki i później wśród tych 3, które zostaną, Weronika po prostu wybierze ten kierunek, który chce najbardziej. I to też będzie z opóźnionym zapłonem, bo zrealizujemy to dopiero jakoś kwiecień albo wręcz maj. Bo no jednak mimo tego, że są to kierunki cieplejsze, no to póki co nie jest tam aż na tyle ciepło i nie ma na tyle długiego dnia, żeby było sens lecieć teraz. Tak więc będzie to zrealizowane prawdopodobnie w majówkę, ale to jest jeszcze do obgadania i do zobaczenia. Tak więc my się zbieramy na zabawę, widzimy się już z wami jutro. Chyba, że jeszcze nagramy reakcję Weroniki. O Jezus! O, wyszła zebra. Wyszłam ja, tak, wyszłam sobie, żebyś mi tutaj to obciął. Mogę już otwierać? Tak, teraz możesz. Tam to drugie masz. Wreszcie masz prezent od nas wszystkich. Tak. Okay. W dniu 18 urodzin. Nie chcę ci na długo... Dobra, nieważne. No, musisz być super podekscytowana po tym filmiku. Nie wierzę. To ty wybierasz swój prezent? Realizacja kwiecień maj. Pakuj walizkę. Nie no, bardzo się cieszę, ale się troszeczkę spodziewałam. Tak? No, ale ma nie tam, gdzie się spodziewałaś. A gdzie się spodziewasz? Nie, no nigdzie się nie spodziewam. Okej. Okay. Po prostu spodziewałam się, że to będzie jakiś wyjazd, bo mama mi powiedziała, że to nie będą pieniądze, więc spodziewałam się, że jakaś aktywność. Ale nie wiem gdzie. No to ja teraz. A dowiem się? Kiedy? No teraz się dowiem. A teraz się dowiem. Teraz to wybierzesz. Najpierw wybiorę? Losuję to? No. Zuzia, kto czekaj? Zuzia! Dzień dobry, dzień dobry. Zuzia! Musiałem się pochwalić. No to jednak zadowolona bardzo. Teraz. Już coś dobrze, tak. No chwilę, bo ja rozumiem, gdzie lecę. Dobra, najpierw masz losowanie, później wybierzesz spróz wśród 3. Bo a patrzcie, będę mogła wybrać. Tak. Jezu, ale super. A to będzie? Widzę. Ale co, z tych 2? No tak, no tak. No dobra. No bo Wiktor ma zawsze skomplikowane. No dobra, to. Teraz pośród tych 2. Nie widzisz? Nie widzę. Dobra. A, bo jeszcze tak. To. To, dobra. No i teraz pośród ostatnich 2. No i... Teraz dawaj, nie ma czasu. Weź lewe. Które chcesz? No to twój wybór. Mów, nie możesz. No dobra. I teraz możesz przeczytać. I z tych 3 wybierasz. Ja mogę sobie wybrać. No. Wiktor, jakiś jej prezent na losowanie. Malta. Mega fajnie. Kurde, potem będzie pewnie smutno, jak zobaczę też tych, których nie ma. No nie, a tam będzie Hawaje. No to nie zobaczysz, no to nie zobaczysz. Jezu, Rodos, przeczytałam Rosję i się przestraszyłam. Nie, zobaczysz we vlogu, no Rodos, czyli na razie tak wyspami. Wszystkie wyspy. Cypr. No. A ja nie podejmę teraz decyzji. No dobra. A ja będę musiała to przeanalizować. No, no, a mogę zobaczyć, jakie były tam. To nie no będzie mi smutno. Nie. Nie. Dlaczego? Nie, bo nie będzie mi smutno. Nie będzie mi smutno. No dobra. No dobra, i tak nie będzie smutno, w każdym smutno, miejscu tak będziesz no, prędzej później. No, na razie i tak wyspiarsko. Teneryfa. Czarnogóra, Korfu. No dobra, no to każde wyspiarskie. To wybiorę nie Czarnogóra? Nie, no nie, ale takie, no wiecie. No tak. Ale Czarnogóra bym chciała najmniej z tych wszystkich. Tak? No to, no to super. Dzień dobry w niedzielę. Generalnie jestem trochę wczorajszy, już jest godzina 16, ale byłem na treningu, nie ma spuszczania, tak więc cieszę się, że zrobione. Co prawda siły były mniejsze. No ale ważne, ważne, że zrobiłem. I w ogóle mamy tyle jedzenia po prostu z wczoraj, z tej 18. Zaraz wam pokażę. Słuchajcie, tutaj mamy ziemniaczki, kaczuszkę, schabik i to idzie na dzisiejszy obiad. Tutaj jest cała sałatka z mozzarellą i pomidorkami. Tutaj mamy sekcję różnych serów i chyba wędlin jeszcze też jest parę. Tak. Tam mamy pasztecik, jeszcze były tortilki.
Tu jest całe opakowanie śledzi. Tak, tutaj jest całe opakowanie śledzi. To nie koniec, moi drodzy. To jest serniczek jeszcze, którego nie próbowałem i którego sobie spróbuję na pewno dzisiaj. No i jeszcze mamy tutaj jakieś dobroci, ale nie wiem co tam jest. Na pewno są tortilki i coś tam jeszcze, tak więc no tego jedzenia jest naprawdę dużo. I w ogóle jest tak, że na tych imprezach to nie ma możliwości przejeść tego. Nigdy nie byłem na imprezie, żeby być głodnym na tej imprezie, nawet jeżeli jedzenie mi nie smakowało, bo niestety często tak było na weselach, że mi to jedzenie nie podchodziło, nie smakowało, no to nie patrząc na walory smakowe, no to nie dało się być na nich głodnym, bo zawsze jedzenia jest tyle. Nie wiem, no naprawdę muszą być jakieś wyjątki, żeby się człowiek nie najadł na tych imprezach. Naprawdę dają tyle tego jedzenia, że przeciętnie no ludzie nie są w stanie tyle zjeść. No zostaje jeszcze bardzo dużo, czy cias, czy tych słonych rzeczy. No wiadomo, że kurczę, musi tak mimo wszystko być, bo no gdyby zabrakło, to tak... Przypał byłby, delikatnie mówiąc, czy właśnie picia, czy jedzenia, no to tak słabo by to wyglądało, ale no jest tego tyle, że no właśnie, że zostaje tego bardzo dużo tego jedzenia zawsze z imprez zostaje. Dobrze, że Wiktor chodzi na siłownię, to ma tak. No tam są tortilki, o jeszcze sałatka. Tak, tutaj jest fanka, która czeka na to jedzonko. Na to jeszcze mamy sałatkę, ona naprawdę była spoko. Była dobra z szarpaną wołowiną. Jak oceniasz moje sprzątanie? Długie, bo że ty od czwartku zacząłeś? Nie, od piątku. Od piątku, jest niedziela, 17:18. Super, że skali od 1 do 10. Boże, Wiktor. No bo jak ja non stop sprzątałem cały dzień wczoraj, cały piątek, no to dopiero skończyłem, no to ja poradzę. Ubijałem się jak mogłem. 52 metry! Co ty w domu zrobisz? Wtedy cały tydzień będzie sprzątać. Do pracy nie będziesz chodził. No. To jak oceniasz? Dobrze, cieszę się, że... Od 1 do 10. Możesz poszczególne pokoje. Poszczególne tego, fazy, łazienka. Powiesz najpierw, jaką ty mi dajesz ocenę i jaką ja sobie daję ocenę, też powiem. No dawaj. No słaba łazienka. Bo wanna była do poprawy, umywalkę umyłam za ciebie, bo nie dociągnąłeś jej. No co, no mówię ci serio. Miałam umywalkę do ciebie. No. Nie, tutaj ładnie, tutaj spoko, to mam... ale nie, do reszty nie mam się co doczepić. Reszta była ładnie, łazienka słabo. Dobra, ja sobie daję... ja sobie daję za łazienkę 8 na 10, tutaj też 8 na 10 ten pokój. Nie, jednak twoje, jednak moje zdanie ci nie interesuje. No bo właśnie ty się bardzo starałem. Nie wiem, że się starałeś, Wiktorku. Najdłużej mi zajęła. Nie wiem, co ty tam tyle robisz. Ej, no wanna akurat była okej umyta. Jak ci powiedziałam, żebyś ją poprawił. No tak, ale po poprawieniu. Po poprawieniu, tak. Ale pokazałam ci, że nie była dokładnie umyta. Dobra, czyli 8 na 10. Odkurzanie 8 na 10. Jeszcze nie widziałam. No ale 8 na 10. Już się nie interesuj, tak? Tak, już ocenione. Dobra, to dziękujemy za opinię. Diana sobie śpi. Kupiłem sobie jeszcze ostatnio coś takiego. Kreatynkę pod siłownię. Ona ma smak tropikalny. Jest naprawdę spoko, bo jeżeli chodzi o białka, to one są po prostu zazwyczaj takie słodkie. No i typowo pasują z mlekiem, no a taka kreatyna, szczególnie o tym smaku tropikalnym, chociaż jak patrzyłem, to w ogóle one są w jakichś takich smakach owocowych. Bardziej to jest taka troszeczkę smakuje to jak lemoniatka. Tak więc no, spoko, że nie wszystko jest takie tylko i wyłącznie słodkie. Tutaj Diance daje codzienną porcję leków. Tutaj ma na alergię. W ogóle te leki na alergię są strasznie drogie, bo 10 takich tabletek kosztuje 100 zł. No i leki na tarczycy, one już mają spoko cenę, dość normalną. Więc Dianka sobie czeka na rytuał cowieczorny. I też w ogóle ona ma teraz większy apetyt i to jest chyba przez właśnie te leki na alergię, bo w ulotce jest, że to może powodować właśnie większy apetyt. A już dziękuję wam pięknie za obejrzenie tego vloga do końca. Głównie polega on na sprzątaniu.
No i kontynuacja tych 18 urodzin mojej siostry. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia, mam nadzieję, że w kolejnych filmach na naszym kanale. Pa!